ja kocham zapach gnojówki o poranku. To nie, to ja tak jebie. Dobra. Czas wydoić babę, pobić kromę. Wróć jeszcze, żeby mnie wytrzeźwił po wczoraj, ale to skoczę na traktor, samo minie. Wsi spokojna, wsi wesoła. Kto nie zaznał klimatu wsi, ten życia nie zna. Tak mi zawsze tata mówił, jak mnie zabierał na to wypizdowo na całe wakacje, gdzie miałem gnić z nudów jednocześnie, chłonąc wiejskie klimaty. Nigdzie nie wynudziłem się kurwa bardziej niż na tych jebanych polach pszenicy i żyta, gdzie moimi jedynymi przyjaciółmi były żaby, szczypawki, sarny i myszołowy przecinające błękitne niebo. Po 2-3 dniach człowiek faktycznie jakoś tak wypoczywa i jest relaks, detoks od technologii i ogólnie chillaucik wchodzi, ale po tygodniu moja ręka zamienia się już w żywy maszt z telefonem na czubku, byle tylko złapać jedną kreskę zasięgu. Horrory wcale nie kłamią. Miejsc, z których nie zadzwonicie, wcale nie jest tak mało. Wieś to takie miejsce trochę bez granic. Nie wiadomo, gdzie się kończy, a gdzie zaczyna. Głównym środkiem transportu jest tutaj Ursus C360. Ośrodek władzy to sołtys i proboszcz, którzy oddzielnie lub w tandemie sprawują rządy nad maluczkimi, których często jedynym celem jest walka z suszą, abstynencją i krajowym kryzysem dzietności. Co za tym idzie, leją hektolitry wody na wszystko, co ma zielony odcień, nie wylewają za kołnierz i płodzą dzieci jak pojebani. Co mi tu w kole? O kurwa, mój Staś, ale żeś się dzieciaku wkręcił, no. Ach, chuj, mam jeszcze szóstkę. Jednakże powiedzieć, że życie na wsi jest inne, to nic nie powiedzieć. To nawet nie jest inny stan umysłu, to jest po prostu inna rzeczywistość. Na wsi niemalże zwolnieni jesteśmy z kalendarza i zegara. Tutaj rytm wyznacza natura, wschody i zachody, pianie koguta, wiatr i deszcz. No i piąty żywioł, czyli wódka. Bo na polskiej wsi jak się piło, tak się pije i pewnie nic się w tym temacie nie zmieni. Tutaj nikomu się specjalnie nie spieszy. Wszystko może poczekać do dnia następnego albo i dłużej. Nie ma niczego, co miałoby etykietę na teraz i na już. Tutaj ASAP to może być odmiana ziemniaka co najwyżej. Dlatego jak przyjedzie ktoś z miasta i chce coś konkretnego, to nikt go nie rozumie. Dobry panie Andrzeju, będzie to drewno na jutro? Jak tam? No, na jutro, na pojutrze, na popojutrze, jak będzie, to będzie. No, panie Andrzeju, no, jutro czy pojutrze? A bo ja wiem, jak drzewo padnie, to ja gaja jestem. Dobra, o której mam zadzwonić? Jak pan chce, rano, wieczór. Dobra, pan poda numer? Co, działki? Telefonu, kurwa! A to ja nie wiem. No, pan nie zna numeru swojego telefonu? No, jak mam znać, jak nigdy nie zakładałem, no. To jest wioska, proszę pana, tu się rozmawia twarz w twarz, no, ewentualnie gołębiami, a nie telefonem. Dobranoc. Dla wielu osób polska wieś to tylko zacofanie, bieda, brudne zwierzęta, ludzka głupota, smród gnojówki, mokrego siana czy krowich plasków. A przecież jak okiem sięgnąć? Zielone i złote dywany, kwieciste korony matki natury, drzewni staruszkowie, co pamiętają jeszcze, że to Prusy były, czyste powietrze, lazurowy horyzont, co się iskrzy i goreje o zachodzie i gwiazdy, których w mieście dawno zabrakło, a tutaj koncertują każdej nocy w towarzystwie srebrnego satelity, co umila swym światłem pędzenie bimbru. Jeżeli żyjesz na wsi, to niestety zawsze musisz podawać nazwę swojej miejscowości, dodając do niej nazwę dużego miasta, koło którego wioska się znajduje. A i sama wioska najczęściej ma jakąś pokracznie pojebaną nazwę, typu nie myję ząbki, obory, stare juchy, wińsko, plugawice, czy mój faworyt, pupkowizna. Masz też trzech śmiertelnych wrogów. Pierwszy to miastowy, który przyjeżdża do twojej wioski, żeby odpocząć, a przy okazji naśmiecić, męczyć muzyką z głośnika i nasrać do jeziora. Wy to w tej Warszawie, ja wiem, złotem sikacie, truflami sracie, ale nie ma kurwa po sobie komu puszki zabrać z lasu. Pff, jesteście kurwa zwierzęta, a nie my.
Drugi to sąsiad za płotu, człek zły do szpiku kości i kim by nie był i jakie by was nawet więzy rodzinne nie łączyły, nienawidzić go z całego serca to wręcz niepisana zasada. Kłócić się z nim to czysta przyjemność i swojego rodzaju hobby. Takie sprzeczki najczęściej odbywają się po części drogą telepatyczną. Nie potrzeba za wiele słów. Werbalizacji wymaga jedynie finał dyskusji, który eskaluje w zawrotnym tempie. Obserwujący to widz nie będzie miał pojęcia, o co właściwie poszło i najpewniej nigdy się tego nie dowie, chyba że ktoś mu te sekrety zza płotu wyszepcze na ucho na weselu w remizie. Dobry sąsiedzie, prośbę mam. Dobra, spierdalaj tam. Przegrasz, głupi chuju, rozumiesz, kurwa? Przegrasz! Trzeci zaś, wróg najmniejszy, ale i najbardziej irytujący, to twój zwierzęcy inwentarz. Czy to pies, czy krowa, zwierzę na wsi zawsze jest poziom niżej od człowieka i nigdy równać się z nim nie może. Jest narzędziem do pracy, ma dawać zysk i jedzenie na stół. Jasne, są farmerzy nowocześni, z traktorami z salonu, co krówki w nosek całują i kurki jedzą ekologiczną paszę, ale nie oszukujmy się. Na prawdziwym polskim polu, gdzie nawóz miesza się z potem ciężkiej pracy, nie ma miejsca na sentymenty. Nie dajesz jaj, idziesz na rosół. Nóżka złamana? Sorry, weterynarz jest pół wioski stąd. Kula w łeb będzie szybsza i tańsza. Stary piesio oślepł i wkurwia już szczekaniem co rano? Ciach na widły i do studni. Okrutne? Może, ale na wsi najważniejsza jest praktyczność. Kulawko, kurko, moja miła cip, 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 gdzie jesteś? Chodź do pana, pan da ci ziarenka, chodź do pana, kulawko, kurko, moja miła, gdzie ty jesteś? Kodeks każdego mieszkańca wsi składa się w dużej mierze z kilku najważniejszych zasad. Wszystkich nie zdołam tu wymienić, ale przytoczę najważniejsze. Po pierwsze, zawsze patrzysz na miastowego podejrzanie i z niechęcią oraz z dawką niezrozumienia dla jego ubioru czy auta, którym jeździ. Po drugie, zawsze zakładasz ciuchy, które są już pozbawione koloru, ewentualnie wybierasz szmaty z demobilu. Do tego bluza z drelichu i buty pamiętające powstanie listopadowe. Strój elegancki zarezerwowany jest jedynie na wesele córki i niedzielne wizyty w kościele. Technologia w domu może ograniczać się jedynie do starego telewizora i talerza na dachu. Żadnego sprzętu nowszej generacji. Polski mieszkaniec wsi jest na poziomie Amisza, romansującego z technologią, ale nigdy nie wolno przekroczyć granicy posiadania DVD czy, nie daj Bóg, czegoś w technologii HD. W HD mieszka diabeł. Toaletę załatwia się w wychodku. Posiadanie sracza w domu jest przejawem zbytniego luksusu i miejskiej mody. Wstajesz o 4 rano albo po 12 na kacu. Nie ma wstawania w innych godzinach. Ale kurwa, zajebista w chuj pogoda. A jeszcze to słoneczko, tak zajebiście na kurwia. Szkoda, że nic nie widzę od tego bimbru. W każdym wypowiedzianym zdaniu powyżej 4 słów musi znaleźć się przekleństwo. Jeżeli zdanie jest krótsze, najlepiej, żeby w całości składało się z wulgaryzmów, które mogą zastąpić emocje. Ja pierdolę, kurwa, rzecz ty jego zajebona mać, ale biorą w chuj. Musisz być bogobojny i religijny. Każdą skończoną modlitwę kończysz spuszczeniem w pierdolu swojej żonie, która waży więcej niż lodówka. I najważniejsze, na ścianie żadnych obrazów. Wyjątkiem jest papież Polak, wiadomo. To wszystko oczywiście heheszki i przerysowany obraz tego, jak się żyje na wiosce, ale na szczęście nikt na wsi tego filmu nie zobaczy, bo nie mają tam internetu, także możemy się śmiać. Gorzej jak faktycznie przyjdzie susza, na polach gówno urośnie i w miastach zamiast chleba i warzyw będziemy jeść powietrze z gruzem. Póki co jednak o tym nie myślmy. W końcu myślenie jest w stylu mieszczuchów, co nie?